wszystkim, tu Poli! Witajcie na moim blogu! Nie mogę się doczekać, aż podzielę się dzisiejszą nowiną! Pada śnieg! Jak tu nie kochać śniegu? To najfajniejsza rzecz w zimie! Pada już od dobrych kilku dni, więc razem z moimi przyjaciółkami Lilą i Szani wybrałam się na śnieżną przygodę! Raz, dwa, trzy i raz, dwa, trzy. Chyba jestem w tym niezła. Uwielbiam śnieg. Damy ci dwoje oczu. Jedno i drugie. I śliczny szalik. Już, gotowe. Wydaje mi się, że niebieski szalik lepiej pasowałby ci do oczu. Poli! Rzucam! Słabo celujesz! Hej! Nieźle! Dość tego! Nie pozwolę skrzywdzić pana śnieżnego! Szykuj się do walki! Od urodzenia jestem gotowa! Spróbuj uciec przed tym! Trafiłaś mnie, Szani! Teraz Lila! Nie udało ci się! Dziewczyny! To dla was! Wow! Patrzcie! Jej! Jejku, jak przepięknie! Wspaniałe! Tak! Szkoda, że śnieg nie pada codziennie. Mamy tyle zabawy! To takie magiczne. Czy wiecie, z czego zrobiony jest śnieg? Cóż, gdy w atmosferze spada temperatura, woda zebrana w chmurach zamarza, tworząc kryształki lodu. Moim zdaniem jest zbyt puszysty, żeby być wodą albo lodem. To bardziej jak wata cukrowa. Szkoda, że nie mamy mikroskopu, żeby przyjrzeć się kryształkom. Na pewno by wam się spodobały. Może wcale nie jest nam potrzebny. Dalej! Przekonajmy się, z czego tak naprawdę zrobiony jest śnieg. Świetny pomysł! Mini-moc! Szani, miałaś rację! Są takie piękne! Wow! Nie sądziłam, że jest aż tyle różnych wzorów. Mam pewien pomysł. Niech każda z nas złapie płatek śniegu ze swoim ulubionym wzorem. Do dzieła! Chciałabym znaleźć płatek z trójkątnymi motywami, które zapewnią mu solidną konstrukcję. Tam! Super! Ten jest doskonały! Szani, spójrz! Paski są modne w tym sezonie. Czy nie jest przepiękny? Niezły wybór! Gdzie jest Poli? Tu jestem! Zobaczcie, co znalazłam! Dobra robota! Twój płatek jest obłędny! Tak! Myślę, że dzięki spiralom jest bardzo aerodynamiczny. Dokładnie! To jest idealny płatek do zrobienia tego. Szani, łap! Mam go! Teraz ty, Lila! Gotowa! Świetnie się bawiłyśmy! Mam nadzieję, że jutro też spadnie śnieg. A co wy lubicie robić w śnieżne dni? Chętnie się tego dowiem.
Dzięki za dzisiaj! A jeśli filmik Wam się podobał, nie zapomnijcie zasubskrybować mojego kanału! Widzimy się za tydzień! Pa! Hejka, kochani! Tutaj Poli, Shani i Lila. Teraz, kiedy mamy magiczny przycisk, pora na kolejne super przygody z mopą. Kto chce wyruszyć w nową, niesamowitą podróż? Ja! Możemy jeszcze troszkę pozwiedzać krainę Lamy? Jasne, dobry pomysł! Mini moc! Tak! Mini podróż! Witajcie! Moje drogie, przybywacie w samą porę na targi robótek ręcznych! Pokażę wam wasze stoisko. Nasze stoisko? Ale jak to? Dzięki! Jestem Dan! Aha, dzięki Dan! Ale my się na nic nie zapisywałyśmy. Rozumie się samo przez się, że za tym też prawdopodobnie stoi babcia Pocket. No cóż, zapowiada się super zabawa. Jeden drobny problem. Nie mamy co zaprezentować. Szybko, Poli, przypomnij sobie vlogi. Który poradnik wykorzystamy jako inspirację? Chwileczkę. Już wiem! Możemy zrobić specjalne bransoletki przyjaźni. Zaraz, ale w sumie nie da się. Bo nie mamy do tego żadnych materiałów. Użyjmy przycisku i udajmy się w tropiki. Muzyczne kamyki znad rzeki nadadzą się jako koraliki do bransoletek. I możemy je przymocować do serpentyn, które wzięłam na pamiątkę z krainy jednorożców. Genialny plan, drużyno! Najwyższa pora już wracać! Targi robótek ręcznych rozpoczynają się za 3, 2, 1! Uff, zdążyłyśmy! Nie do wiary! To Aliana i księżniczka Rain! Cześć, dziewczyny! Co za fantastyczne spotkanie! Co tam macie? Zamknijcie oczy i wyciągnijcie ręce. O, muszę to sfilmować na vloga! To są bransoletki przyjaźni. Mają przypominać, że zawsze możecie na nas liczyć. Są przepiękne. Jaki cudny podarunek. Wasz pomysł jest bardzo inspirujący. Proszę, ja też mam coś dla was. Dzięki. Wiedziałam, że się spodoba. Jest wprost cudowny. No dobrze, kochani, pora się pożegnać. Powiedzcie pa. Pa. Zapraszamy za tydzień na kolejny odcinek Paszportu do Przygód. Cześć wszystkim! Jak się macie? Minęło trochę czasu od ostatniego vloga, więc pomyślałam, że dzisiaj wystąpi ze mną dwójka gości, żeby ten odcinek był wyjątkowy. Cześć! Jestem Lila. Hej, tu Shani. Sprzątałam dziś swój pokój i przy okazji trafiłam na kilka starych zdjęć. Wiąże się z nimi tak wiele wspomnień. Och, wow! Ale słodkie! Nie wiedziałam, że masz to zdjęcie. Pamiętacie, jak kiedyś przebierałyśmy się na nasze imprezy urodzinowe? Tak! Patrzcie, Lila już wtedy była ubrana najmodniej z naszej trójki. Spójrzcie! Pamiętacie, jak Shani zorganizowała poszukiwanie skarbów? Tak!
Szani, byłaś świetna w wymyślaniu skomplikowanych wskazówek. I bardzo dobrze ci szło podczas zabawy w chowanego, pamiętasz? Zawsze znajdowałaś najlepsze kryjówki. Ale to była zabawa! Świat wydawał się wtedy taki ogromny. Masz rację i mogłyśmy się schować prawie wszędzie. Teraz to już nie byłoby to samo. A może pobawimy się w chowanego, ale tym razem zmniejszymy się. Wszystko będzie dla nas większe i znajdziemy więcej kryjówek, jak wtedy, gdy byłyśmy dziećmi. Dalej, dziewczyny, pobawmy się w chowanego. Tak, chętnie. Co za świetny pomysł. Mini moc. 98, 99 i 100. Gotowe czy nie? Nadchodzę! Zobaczmy. Tu nie. Ani tu. Tutaj też nie. Gdzie może ukrywać się Lila? Aha! Tada! Mam cię! No dobra, to chyba było dość proste. Czy wiesz, gdzie się chowa Szani? Przydałaby mi się twoja pomoc. Tu nie. Tu też jej nie ma. Szani? Czy to ty? Nie. Najwyraźniej Szani dalej jest dobra w tę grę. Szukałyśmy już prawie wszędzie. Gdzie ona może być? Trzymaj się, Lila! Już biegnę! O, bez obaw! Nic mi nie jest! Patrz! Ostatnia podpowiedź na drodze do skarbu. Czasem, by znaleźć rozwiązanie, musisz cofnąć się do początku. O! Przypomniało mi się! Szani zawsze zostawiała nam wskazówki na początku poszukiwań, które zauważałyśmy dopiero na końcu. Dobra, Szani, na pewno cię znajdę. Już cię mam! Gratulacje, Poli. Widzicie? Zabawa w chowanego wciąż jest tak samo fajna jak dawniej. Nadal jesteś w niej najlepsza. To, jakie są wasze ulubione zabawy z dzieciństwa? Widzimy się niedługo. Pa! Pa! Musimy ją znaleźć. Pośpieszmy się. Musi gdzieś tu być. Za tą ciężarówką! Biegnij!
nie ma dziś ochoty na lody. To brzmiało jak Szani. Lepiej sprawdzę, co się dzieje. Może ona pomoże mi znaleźć brzoskwinkę. Dzięki za przejażdżkę, kolego! Oddawaj moją monetę! Sprawdźmy, czy mogę jej pomóc. Pomagam ci oczywiście. Możesz dostać się do otworu na monety? Żaden problem. Dzięki, Polly. Jesteś najlepsza. Sprawdzę jeszcze, czy uda mi się naprawić tę grę. Chyba dałam radę. Dzięki, Szani. Czy teraz, kiedy ocaliłam cię od tego sorbetu, masz ochotę na mrożony jogurt? Nie, dzięki. Chyba miałam dziś wystarczająco dużo przygód związanych z lodami. Co masz na myśli? Tuż przed naszym spotkaniem ścigałam ciężarówkę z lodami, jadąc na grzbiecie psa. Co? Dlaczego? Brzoskwinka uciekła z domu. O nie! Szukałam jej wszędzie. Na ulicy, parku, ale ślad po niej zaginął. Minęło już kilka godzin i zaczynam się martwić. Mam nadzieję, że nie stało się nic złego. Znajdziemy ją, Polly. Zorganizujemy grupę poszukiwawczą. Może nawet porozwieszamy plakaty. To wspaniały pomysł. Słyszysz to szczekanie? Może to brzoskwinka? Ktokolwiek to jest, potrzebuje naszej pomocy. Chodźmy! Ciąg dalszy nastąpi. Witamy was na vlogu. Jak widzicie, jesteśmy gotowe na Halloween. Kostiumy, cukierki. Będzie strasznie. Zwykle chodzimy zbierać słodycze z Nikolasem, ale z jakiegoś powodu w tym roku nie może iść z nami. Dlatego wpadłyśmy na nowy pomysł. Czas na halloweenową mini podróż pełną przygód. Mini moc! Więc, dokąd się wybieramy? Do parku rozrywki. Woohoo, tak! Mini podróż! W tym opustoszałym parku zdecydowanie jest przerażająco. Ale to naprawdę super, że mamy go tylko dla siebie. Właśnie! I wiecie, co to oznacza? Zero kolejek! Ruszajmy! Widziałyście to? Założę się, że to był duch! To ta atmosfera działa na twoją wyobraźnię. Chodźmy teraz na karuzelę.
Hej! Czy widziałyście tę dziwną dynię? Może jednak nie jesteśmy tu całkiem same? Myślisz? To niemożliwe! Nie ma tu nikogo oprócz nas! Co to było? Shani, miałaś rację! Ten park musi być nawiedzony! A, to robi się dla mnie zbyt straszne! Nikolas? Mam was! Pamiętasz, Poli, jak nastraszyłaś mnie rok temu? Zostaw mnie! Zostaw mnie! Zostaw! W tym roku nadszedł czas na rewanż. Przestraszyłeś nas! To było niezłe! Muszę ci podziękować. Wpadłem na ten pomysł, oglądając twój vlog. Ale, Nikolas, jak się tu dostałeś? No wiesz, twoja babcia trochę mi pomogła. No jasne. Dzięki niej mogłem znaleźć się tu przed wami i przygotować niespodzianki. Okej, to było naprawdę ekstra. Ale wystarczy już żartów, bo teraz czas na przejażdżkę. Halloween w moim życiu! Racja! Wesołego Halloween, kochani! Zapraszam na mój kanał za tydzień na nowy odcinek Paszportu do Przygód! Pa! To od Aliany! Konkurs piosenki dzisiaj wieczorem w Parku Rozrywki! O, Rajusiu! To fantastyczna sprawa! No właśnie! Niesamowite, że dochodzą do nas SMS-y z kosmosu! Myślicie, że możemy wziąć w tym udział? Czy możesz nas zapisać? Może babcia już to zrobiła. Jesteście zapisane? Uśmieszek! Tak! Świetnie się składa, bo w lecie brałyśmy lekcję śpiewu. Wystąpimy z tą nową piosenką, którą ćwiczyłyśmy. Super okazja, żeby pograć na perkusji. A ja zagram na gitarze elektrycznej. A więc w drogę! Wystąpimy w Parku Rozrywki z naszą nową piosenką. Mini podróż! Dziewczyny, tak się cieszę, że was widzę. Ale mamy pewien kłopot, bo zepsuły się reflektory. A bez oświetlenia nie będzie konkursu. Hej! Czy pamiętacie tę grządkę z kulami disco w krainie Lamy? No wiecie, to taka zwykła grządka jak z warzywami, ale na tej są kule disco. A, tak. Spokojnie, mamy rozwiązanie. Jesteście gotowe? Witajcie, kochane. Macie ochotę się zająć disco błyskoogrodnictwem? W pewnym sensie. Nie masz nic przeciwko temu, żebyśmy zerwały kilka kul disco? Konkurs piosenki w Parku Rozrywki zostanie odwołany, jeśli na scenie nie będzie oświetlenia. Odwołają występy? Nie ma mowy. My Lamy zawsze wspieramy sztukę. Weźcie tyle błyszczących kul, ile chcecie. Bardzo dziękujemy, Dan. Sytuacja uratowana. A tu mam jeszcze dla was taki mały prezent. Jakie śliczne. Dziękujemy. Świetny pomysł! Oświetlimy nimi scenę! Gotowe na efekty specjalne? Tak! Dałyśmy czadu, dziewczyny!
Dobrze, Poli, dopilnuj, żeby po południu się zdrzemnął i w razie problemów zadzwoń. No jasne, mamo. Bez obaw. Pa, pa. Nie zapomnij o opiece nad brzoskwinką. Do mnie, brzoskwinko. Czas na lunch dla wszystkich. Jesteś głodny, Pax? Otwieraj buzię! No co ty? To jest pyszne! Okej, Pax, wygrałeś. Weź łyżeczkę, ale zacznij jeść, bo... Przemiana! Nie będzie śmiesznie, gdy jest niegrzecznie. Lepiej przygotujmy się do drzemki. No to do łóżka. Zobaczmy, gdzie jest twój miś? Hej, dalej, Pax. Czas na drzemkę. Później będzie mnóstwo czasu na zabawę. Śpi słodko. Jak ty to zrobiłeś? Dobra, mały. Chcesz się bawić? Zaczynamy. Musisz się przespać. Mama i tata niedługo tutaj wrócą. Nie sądziłam, że kiedykolwiek użyję mojego medalionu, żeby cię uśpić. Jest wysprzątany. Myślę, że teraz też mogę się zdrzemnąć. O, kochanie, chyba nie domknęłaś drzwi po naszym wyjściu z domu. Przepraszam. To, jak ci poszło? Bardzo dobrze. Paxton śpi. Świetnie. A pamiętałaś, żeby nakarmić brzoskwinkę? Tak, tak. Jest najedzona i szczęśliwa. Brzoskwinko? Brzoskwinko, gdzie jesteś? O nie, chyba stąd uciekła. Ciąg dalszy nastąpi.